Taki noworoczny odcinek. Pamiętajcie, jak zakładaliśmy z MK5 Team automatyczną skrzynię biegów do Mondeo, bo było manual 150-konny, zrobiony na 180, finalnie był zrobiony na 210. Później siadła taka mapka 227, która miała wysoką górę, słaby dół, ale to dla właściciela się okazało troszkę przysłabe i zakładamy coś takiego. DW10F, T9, biturbo, które też będzie później modzone, strojone pod 250 koni plus. Zapraszam do oglądania. W tym projekcie biorę udział ja, Przemysław Stępień, tak jak mój kanał, i Andrzej Dudzik z Ford Mod Pro. Ok, działamy. Tutaj Andrzej ma dobry humor, muzyki sobie słuchamy. Rzuciliśmy zderzak, odkręcamy cały pas przedni, czyli te wszystkie rzeczy, te kable tu odpinamy. Półośki już odkręciłem, później je będę odkręcał tam od tego, żeby ten. I co? No jak są dwie osoby, to do przodu będziemy. Zdejmiemy pas przedni i do przodu wyjeżdżamy z silnikiem. Ok, humor dalej dopisuje. Jeszcze nie jesteśmy tak zmęczeni. Jest 10 w nocy. Plan na dzisiaj: wytargać ten silnik, przeszczepić to, co mamy przeszczepić, bo tu skrzynia jest w bardzo fajnym stanie. Ma 40 tysięcy tylko przebiegu. Power shift. Wzmocnienie czołowe całe z pasem chłodnic odkręcone. Jak porozpinacie umiejętnie w niektórych miejscach, to naprawdę schodzi całe. Nie trzeba stopniowo tego rozbierać, bo wtedy dużo czasu Wam odchodzi. Tak naprawdę to godzinkę czasu i macie w dwie osoby ściągnięte wzmocnienie czołowe. Pod warunkiem, że jeden już to kiedyś robił i wie, co, gdzie, jak odkręcić. Tak fajnie wygląda Mondeo bez pasa przedniego. Aktualizacja wideo. Tak jak widzicie, pasa przedniego już nie mamy. Tutaj, no niestety, musieliśmy ciąć te śruby. I co mam długo mówić? Śruby na wydechu po prostu są tragedia. Tutaj Andrzej trochę pojechał na grubo, ale tak to mamy do wyrzucenia, bo nie wiem, czy wiecie, DPF w biturbo jest w tym miejscu, w tym dokładnie, gdzie my mamy katalizator w normalnych 180-150, a katalizator jest pierwszy, jest odwrotność, po prostu jest odwrotność. Z ciekawostek, biturbo ma wtrysk zasilany paliwem do dopalania, później tu idzie do tego, do dopalania SADS w DPF-ie. Wydech cały wygrzebany. Oczywiście musimy też ściągnąć osłonę termiczną, jedną, drugą. Nie wiem, czy tak macie, ale 90% Mondeo to ma zgnite. A dlaczego to ma zgnite? Bo chrzaniona rurka z klimatyzacji kapie, leje się po tym, to gnije. Zobaczcie, grzyb rośnie, rozpuszcza to w cholerę. W każdym normalnym aucie jest kawałek rurki poprowadzone, gdzieś się wylewa. Tu się leje po tej termicznej osłonie. No tu Ford dał ciała strasznie. Ok, wydech cały będzie wymieniany. Tu musimy odpiąć przewody od wspomagania. Całe na bok odsunąć, bo będziemy teraz targać silnik. Ok, półośki wyjęte. Jak wyjmiecie półośki, idzie wyciągnąć bez ściągania sanek cały silnik. Ale tutaj w tym przypadku przydały się trzy osoby. Jedni manewrują, drudzy robią różne rzeczy. Jedną rzecz, którą zrobiłem, to był błąd. Nie odpiąłem czujnika wału korbowego i go złamałem. Ale na szczęście mam taki czujnik, tak więc nie ma problemu. Silnik wytargany w całości. Z ciekawostek, praktycznie wszystko jest to samo. Inny jest intercooler, bo jest większy. Rura w biturbo idzie pod spodem tutaj z turbiny, tak widzicie, z tej małej turbiny idzie pod spodem, pod skrzynię biegów, a w pojedynczej turbinie idzie tutaj góra rura. Co jeszcze musicie zmienić? Na pewno musicie zmienić zasilanie przewodów, bo biturbo ma inny DPF i ma, tak jak w starym MK4, świecę dopalającą. Tu normalnie jest wszykiwane paliwo tędy. I jest normalnie wtrysk i pompka do tego, która daje to paliwo na ten wtrysk. To pamiętajcie, że to trzeba zmienić.
To się fajnie zmienia, bo to po prostu tutaj się rozpina w tym miejscu i w tym miejscu udaje się tak, jak powinno być. Przepustnica, wszystko jest to samo z przodu silnika, EGR, wszystko jest to samo. Co trzeba jeszcze dołożyć? Z racji tego, że tu jest katalizator i dostaje byczych temperatur, no to musi być taka osłona termiczna tutaj na PCMA, czyli komputer silnika, żeby go po prostu nie rozpuściło. Poza tym większość rzeczy jest plug and play. Skrzynia jest taka sama, power shift, wszystko jest to samo. A i jak wsadzimy silnik, to trzeba zmienić całkowicie soft w PCM-ie. To nie zmiana mapy przez Rotor 4, to zrobi nam robotę, tylko po prostu trzeba ograć PCM-a innym softem z Biturbo. Zaraz będziemy wkładać silnik, palić, przypinać wydech. Jeszcze Wam później pokażę na wydechu, gdzie są dodatkowe uchwyty do trzymania DPF-a tam z tyłu. Ok, teraz o tych przewodach, co mówiłem, z tym dodatkową pompką do DPF-a. Właśnie rozpięliśmy to we dwóch. Jedna osoba podważała te blaszki, druga wyciągała. Zobaczcie, wszystko jest plunk and play, jak to mówią. Dobrze. Tu trzeba później sprostować ładnie na tych przewodach i będzie dalej. Ok, silnik siedzi, jakby stąd był. Biturbo się tam przytuliło do tego silniczka. Jakiś robiłem taki manerw, ale nie nagrywałem wtedy. I wtedy też nie znałem Andrzeja, który umie wysterować ten silnik dobrze pod mapę, pod chip tuning. Ja niestety nie miałem wtedy takiej możliwości znać Andrzeja, jak mi zmieniłem tam ten silnik, ale dobra. Tu wysterujemy ten silnik. Będziemy oscylowali w, tak jak mówiłem, w 250+. Na razie zakładamy DPF-a, zobaczymy, jak to ładnie wyjdzie. Tu trzeba pamiętać, żeby dobrze wystroić ten silnik na chipie, bo power shift chodzi na pograniczu tych 450 N, tak więc trzeba stopniowo rozwinąć tą moc, nie tak, że on dostanie strzała z góry i będzie niszczył skrzynię. Ale do ogarnięcia. Na razie złożyliśmy tyle, jest już późno, jutro kończymy resztę. Ok. Silnik wrzucony, zmieniamy soft na biturbo i zaraz będzie pierwsze palenie. Ok, robimy pierwsze palenie bez podpiętego jeszcze wydechu. Startuj! Baja. Ogólnie silniki biturbo są troszkę głośniejsze od zwykłych 150-180 z jedną turbiną. No i teraz tak, intercooler zmieniamy od biturbo, wkładamy całoaluminiowy. Ok, chciałbym się pochwalić, że wszystko poskładane, pozakładane, jazda próbna już była. Wszystko się da zrobić, tam za akumulatorem zostaje jedna kostka, której nie ma gdzie wpiąć. Niestety te nasze auta, czy to jest 180, czy 150, czy 210 koni, zdarzają się w Fordzie właśnie takie kostki, które są nigdzie nie wpięte, na coś kiedyś czekały, czegoś się nie doczekały. Auto jeździ. Z ciekawostek, to auto kiedyś było 150-konne. To auto było przed liftem, jest po liftem. 150-konne i w manualnej skrzyni biegów, tak jak widzicie. O, tu jest, w pakiecie ST, 100% po lifcie. Niektórzy z klubu znają to auto. Jest w środek też 100% po lift w wersji ST. Jest to do zrobienia. Tak sobie zażyczył właściciel. Będzie to stroił na dużo więcej niż 210 koni. Da się, tylko trzeba to zrobić z głową, żeby power shift nie klęknął. Moim zdaniem dobrze wystrojona 150-180 bez problemu daje radę 210 seryjnej, co nie znaczy, że seryjnej 210 nie da się wystroić. Wszystko ładnie jeździ, wszystko śmiga, tak to wygląda w MK5 Team. Nie ma rzeczy niemożliwych. Pozdrowienia dla Andrzeja z Ford Mod Pro, zapraszam też do niego na stronę. Chłopak daje radę, to był wspólny projekt. Dzięki jeszcze raz za oglądanie. Pozdrawiam.